Cześć, ja jestem Sarcza, wy oglądacie 9 odcinek z remake'u trzeciej części Crasha Bandicoota na PlayStation 4. Zostały nam jeszcze tak naprawdę 4 poziomy do przejścia, 4 nowe poziomy należałoby dodać, bo 3 tutaj w tym ukrytym warproomie. No i jest jeszcze 4, do którego dostaniemy się z innego etapu w ogóle, o czym już wam też kiedyś mówiłem. A od kolejnego odcinka zabierzemy się za czasówki. W każdym razie w dzisiejszym materiale zobaczycie same nowości, można powiedzieć, bo właśnie są to etapy, których do tej pory nie przechodziliśmy. Zaczynamy sobie od poziomu 26. No i tutaj oczywiście nie mamy do zdobycia kryształów, bo już wszystkie kryształy dawno uzyskaliśmy. Tu będziemy musieli zgarnąć wszystkie skrzynki, aby zdobyć przezroczysty klejnot. Oczywiście jako Coco. A mówię oczywiście jako Coco, bo tutaj właśnie jest to poziom na tym skuterze wodnym. No i będę musiał być bardzo uważny, bo mamy aż 100 skrzyń tutaj do zebrania. A poziom jest może nie aż tak bardzo otwarty, ale mimo wszystko można tutaj łatwo jakieś skrzynki pominąć. Więc będziemy ostrożnie posuwać się do przodu, rozglądać się, czy nie ma właśnie jakichś skrzyń dookoła i starać się je wszystkie zbierać. Jak widzicie, fajna kolorystyka w ogóle na tym etapie. Dość specyficznie woda wyglądała tutaj, pamiętam, kiedy przechodziłem ten poziom w klasycznej wersji swego czasu. Tu już oczywiście wygląda to bardziej realistycznie. Tam, jako że mieliśmy wersję na PlayStation 1, no to jakoś w tej wodzie odbijało się niebo i tak dziwnie troszkę ta woda, pamiętam, że wyglądała. Przynajmniej tak to mam zapamiętane. A czy jak to było naprawdę, to każdy może sobie sprawdzić, grając właśnie w tą klasyczną wersję. Do czego zresztą zachęcam, bo ja niejednokrotnie o tym mówiłem, że polecam oczywiście remake'i. Bardzo fajne tytuły, bardzo fajne dzieła studia Vicarious Visions, które świetnie naprawdę dopracowało te gry. Bardzo dobrze odświeżyło całą trylogię. Niemniej jednak naprawdę nawet dzisiaj warto zapoznać się z klasykami, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. A nie jest to aż takie trudne, bo nawet nie potrzeba mieć PlayStation 1, dlatego że klasyki można w cyfrowej wersji kupić z PlayStation Network i zagrać w nie albo na PlayStation 3, albo na PSP, albo na PS Vita, a nawet na urządzeniu PlayStation TV. Niestety na PlayStation 4 nie zagracie w te klasyczne wersje. Nadal tutaj firma Sony nie zdecydowała się na to, żeby można było klasyki z PS1 odpalać, chociaż od czasu do czasu są o tym plotki. Więc kto wie, czy to się kiedyś nie zmieni. No ale jeśli macie tylko PS4 i chcecie zagrać w Crasha, no to pozostają wam tutaj te remake'i, które są oczywiście świetne. Możecie tutaj ogólnie na tym etapie zauważyć, że jest naprawdę dużo bomb. Sami widzicie, że jest pełno właśnie takich pułapek, na które można się nadziać. Trzeba bardzo na to uważać. Niejednokrotnie wyskakujemy z jakiejś wyskoczni, żeby polecieć prosto na bombę praktycznie. Tutaj nawet tak jest. A jednocześnie jest nitro, na które nie mogę się przecież wpakować. Dobra, nitro sobie rozbijemy później, jak już będziemy mieli na końcu skrzynkę z wykrzyknikiem. Tą zieloną skrzynkę oczywiście. Tutaj wolę powoli. Mamy już oczywiście 99 żyć od poprzedniego odcinka, więc kolejne nie będą się nabijać. No ale to już oczywiście wiemy. Na razie idzie to całkiem dobrze, całkiem sprawnie, to znaczy nie zginąłem jeszcze ani razu. A naprawdę nie jest to poziom łatwy, jest wymagający, bo właśnie sporo tutaj jest tych przeszkadzajek. Zresztą twórcy się postarali o to, aby te poszczególne etapy w tym ukrytym warproomie były trudne, były wymagające. Bo wiadomo, że te etapy już odblokowujemy, no tak naprawdę pod koniec grania. Przede wszystkim trzeba zdobyć sobie wszystkie relikty, przynajmniej szafirowe, aby odblokować te 5 ukrytych poziomów. Dobra, ile tego jeszcze? No jeszcze ponad połowa, więc sami widzicie, że poziom jest naprawdę długi. I tutaj trzeba sporo czasu poświęcić, żeby to ukończyć. Tu chcę jeszcze się upewnić, czegoś nie ma, ale widzę, że nie. No bo może być problem, kurczę, z tą skrzynią tutaj. Bo mamy nitro,
są jeszcze bomby. Muszę w dobrym momencie przeskoczyć i od razu polecieć w lewo. A właśnie, w ten sposób. Teraz podobnie tutaj, w dobrym momencie spróbuję na tą wyskocznię wjechać, aby zgarnąć kolejne dwie skrzyneczki. Ja tu akurat mogę sobie powoli jechać, ale wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy próbujecie robić czasówkę i próbujecie zgarnąć najlepsze jakieś właśnie relikty. Złote, czy tym bardziej platynowe. Ojejku, jak było blisko. Prawie bym się wpakował na tą bombę. No ale ja jeszcze raz przypominam, że tutaj w tej serii moim celem będą złote relikty, którymi będę się zajmował już od kolejnego odcinka zresztą. Dobra. Tak jak już wam mówiłem swego czasu, mam teraz na kanale sporo różnych serii, które prowadzę i ciągle kolejne w zanadrzu najbliższej przyszłości, że po prostu chcę się zająć złotymi reliktami tutaj w Crashu, a już nie tracić więcej czasu na platynowe. To wiadomo, że na pewno trochę godzin bym przy tym posiedział. Okej, 58 skrzyń. Tutaj powolutku przejedźmy sobie. Aż mnie ciekawi, jak mi pójdzie tutaj właśnie w czasówce, nawet na złoto. To też pewnie nie będzie łatwe, bo całość trzeba będzie praktycznie bez zgonu przejść. Nie licząc może jakiejś tam maski, która tutaj się trafi. Zobaczymy. No, muszę teraz wrócić się, kurczę, po skrzyneczkę jeszcze jedną. Na razie jeszcze tutaj pozgarniam. I rzeczywiście się wróćmy, żebym przypadkiem nie zapomniał, bo tak naprawdę są jeszcze dwie skrzynki. Ale tutaj będzie dobrze sobie wjechać tędy, między tymi bombami. Zgarnąć tą tutaj. A także tą. Okej, poszło całkiem dobrze. I teraz muszę się tutaj zastanowić, jak to zrobić. Bo patrzcie, mamy jednocześnie zwykłe skrzynki i tą z wykrzyknikiem. Na razie spróbuję zebrać te. A teraz właśnie pozbyć się skrzynek nitro. Zobaczymy, ile ich jest, bo teraz 75 posiadamy. Oj, nie tak, nie tak. Jeszcze raz trzeba będzie wjechać. Właśnie spróbuję teoretycznie na wprost, ale żeby ostatecznie skręcić jeszcze w prawo. O, proszę bardzo. 93 skrzynki, czyli jeszcze tylko 7 zostało. Dobra, tutaj kolejna, kurczę, pułapka przed nami. Stawmy się. Dobra. I tutaj widzieliście, że były 3 skrzynki. Między... A nie, właściwie dwie skrzynki, między 6 bombami. No coś niesamowitego, naprawdę. Powolutku tutaj. Jasny gwint. Naprawdę nie jest lekko. I co, tutaj ostatnie 4 skrzynie. Nie wjeżdżamy nawet na wyskocznię, tylko tutaj sobie przepłyniemy. Tylko kurde, żeby się to udało dobrze zrobić. Teraz powolutku. I to samo z tej strony. No i proszę, nawet cały poziom bez zgonu udało się przejść. Proszę bardzo, jest przezroczysty klejnot. No i kończymy etap 26 z kolei. Dobra, kolejny klejnocik na naszym koncie. I za chwilę zabierzemy się za poziom 28. Jako że 27 i 29 już w poprzednim odcinku wam pokazałem. Właściwie to były to po prostu znane etapy, ale zwiedzaliśmy je od innej strony, jak doskonale pamiętacie. A teraz właśnie zupełnie nowy etap, czyli Area 51. I to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj się normalnie ścigamy na motocyklu, ale nie ze zwykłymi przeciwnikami, tylko z UFO, co ciekawe. Więc ruszamy tutaj. No i tutaj, słuchajcie, są do zdobycia 2 klejnoty. Jeden za wygranie wyścigu, tak jak wcześniej dostawaliśmy za wygranie kryształ. No a drugi oczywiście za wszystkie skrzynki. Raczej mi się nie uda zrobić obu klejnotów za jednym razem, więc pewnie ten wyścig sobie 2 razy przejedziemy. Aj. Ale jak widzicie, rzeczywiście ścigamy się z UFO. Więc to jest dopiero ciekawostka. Pamiętam, że... O, jeszcze w dodatku w naszą stronę jedzie policja i oczywiście jest bardzo ciemno, co bardzo utrudnia nam ten przejazd. Ale powiem wam, że ja jak, kurczę, przechodziłem sobie kiedyś ten poziom,
na PlayStation 1, to no zawsze spore wrażenie na mnie robił ten etap, bo był taki enigmatyczny z tym, że jak to Crash się ściga z UFO? To było naprawdę dziwne. Dobra, spróbujmy korzystać z przyspieszeń, ale też kurczę bez przesady, bo możemy łatwo ominąć jakąś skrzynkę. I sam nie wiem, na czym się teraz skupiać, czy na skrzynkach, czy na wygraniu tego wyścigu. Na razie jadę jak najszybciej i w miarę możliwości może uda się skrzynki jakieś zgarnąć. Na razie chyba żadnej nie ominąłem z tego, co patrzyłem sobie. Tutaj po tej ulicy! Ajajaj, musiałem się kurczę na czołowe zderzenie wyrżnąć, no. Wydaje mi się, że wygranie tego wyścigu może być trudne już w tym momencie. Więc przydałoby się skupić jednak na skrzynkach. Ale to też kurde się boję, że je ominę. Dobra, wyprzedzamy kolejnego przeciwnika. Oj, oj, oj. Dobra, mam nadzieję, że zgarnąłem chyba, co? W sumie to nie wiem, czy ja to zgarnąłem. Jasny gwint, wydaje mi się, że jedno chyba tylko zdobyłem. Ale mogę się oczywiście mylić. Może spróbujmy, kurczę, ten wyścig wygrać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Okej, tutaj maksymalne przyspieszenie. No dobra, wyścigu nie wygram, ale mam za to wszystkie skrzynki, jak sami widzicie. Ale niewiele mi w sumie zabrakło do wygranej, więc spróbuję za chwilę do tego podejść. Na razie oddajmy tylko ten jeden klejnocik. I powiem wam, że cieszę się, że jednak się udało, bo już tam byłem, kurczę, prawie pewien. Bałem się mocno, że ominąłem jednak tą jedną skrzynkę, że nie rozbiły się obie. No ale w takim razie jeszcze drugi klejnot przed nami za wygranie tego wyścigu. No, tutaj już wam od razu powiem, że kolejny raz podchodzę do tego wyścigu, w sensie drugi, a właściwie trzeci, licząc z tym, kiedy zdobyłem wszystkie skrzynki. Bo jak się wybrałem tutaj ponownie, żeby wygrać wyścig, no to niestety za wiele błędów mi się przydarzyło. I znowu, kurczę, się nadziałem na tego przeciwnika. No i postanowiłem po prostu, zanim dojadę do końca, to powtórzyć wyścig od nowa. Więc teraz już to widzicie. Mam nadzieję, że teraz bez większych błędów jednak się obejdzie. Chociaż już na starcie właśnie przywaliłem w tego przeciwnika, więc muszę na takie rzeczy uważać tutaj zdecydowanie. Okej. Szczególnie na tych panelach jak najwięcej przyspieszać. Jak najwięcej właśnie korzystać z tych przyspieszeń i nie zwalniać na tym za często. Ale jednocześnie muszę uważać na różnego rodzaju pułapki. Dobra, dość mocno się zbliżyłem, tylko uwaga, żeby znowu nie przywalić w kogoś. Najważniejsze jest to, że teraz nie muszę w ogóle skupiać się na skrzynkach, więc jak przyspieszam, to nie muszę się martwić, że jakąś ominę. No to akurat żaden problem, a tu proszę, jak wiele daje właśnie jazda na przyspieszeniu. Zwalniamy dopiero... No nie wierzę. Zwalniamy dopiero wtedy, jak ja puszczę gaz. Mimo wszystko i tak myślę, że mam niezły czas teraz, więc jadę dalej, słuchajcie. Może jeszcze uda mi się dogonić pozostałych dwóch. No i jeszcze jeden został przede mną. Dajcie mi jakieś kolejne przyspieszenie, byłoby dobrze. A, bo tu są jeszcze te zakręty nieszczęsne. Na tym mogę trochę zwolnić. Dobra, ale zbliżam się zdecydowanie. Jasny gwint, no. Przeszkadzasz mi. I to mocno mi przeszkadzasz. Dobra, ale to już jest chyba końcówka, słuchajcie, więc uda mi się to wygrać. No dobra. Myślałem, że będzie więcej powtórek, ale nie było naprawdę tak źle. Więc skoro kolejny poziom ukończony ze wszystkimi klejnotami, to teraz teoretycznie mógłbym się już zabrać za ten etap 30, ale zanim do niego sobie podejdziemy, zanim zobaczycie, co takiego ten poziom skrywa, to pokażę wam ten ukryty etap, o którym już mówiłem niejednokrotnie. Czyli żeby się do niego dostać, to najpierw musimy przejść do
innego poziomu. Czy to był drugi czy trzeci Warproom? Muszę sobie przypomnieć. Trzeci. Bo tutaj jest pierwszy wyścig, a w drugim wyścigu mieliśmy ten taki znak, w który przywalił ptak, jak pamiętacie, ja wam o tym mówiłem. Że, o właśnie, Road Crash. Tutaj jest określony znak, w który również Crash musi przywalić i wtedy gra nas zabierze do nowego poziomu. Tak więc tutaj oczywiście nie skupiamy się w ogóle na wyścigu, tylko czekamy na ten znak specjalny. To nie będzie tutaj daleko, bo to kawałek się jechało do przodu i zaraz ten znak tutaj gdzieś był. Jeszcze nie tutaj. O, tutaj już mamy przed sobą. Proszę bardzo. Dostajemy trofeum za odblokowanie ukrytego przejścia. I oto przed nami etap Hot Coco, czyli drugi taki właśnie ukryty zupełnie poziom. I tutaj, jak widzicie, znowu na skuterze wodnym będziemy jechać. Jest to naprawdę dość wymagający poziom. Tutaj zwróćcie uwagę, że już na starcie mamy wyjście za skrzynkami Nitro. Trzeba najpierw te skrzynki Nitro rozbić. Ale naszym celem jest zdobycie wszystkich skrzyń. A problem polega na tym, że to jest najbardziej otwarty poziom chyba w całej grze. A już na pewno, jeśli chodzi o takie właśnie na tym skuterku. Więc tak naprawdę z każdej strony mogą się kryć jakieś skrzynie. Tutaj nie ma jakiejś określonej drogi. Oczywiście czasem nasza trasa się zwęża, ale ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj bardzo otwarty obszar. Więc szczerze mówiąc, kiedyś nie przepadałem za tym etapem pod tym względem, że często się mogło zdarzać, że jakaś skrzynka została pominięta. Zwłaszcza, że tutaj też się znajdzie i taka skrzynka, albo nawet więcej niż jedna, którą mamy pod wodą. A żeby zgarnąć skrzynkę pod wodą, to trzeba wybić się na wyskoczni, trzymając przód, albo wychylając gałkę analogową do przodu, albo trzymając górę na padzie. Wtedy właśnie się tak nasza postać wychyla. Te skrzynki sobie zostawimy na koniec, a najpierw pojedziemy w prawą stronę może. Więc tutaj spróbujemy zacząć jeszcze od tej. Tylko tutaj uwaga, bo kurde, najgorsze jest to, że ja tu nie mam żadnej maski, więc jeśli raz oberwę, to od razu ginę. Mamy wprawdzie punkty kontrolne tutaj, ale też no nie poszalejemy za bardzo, bo te punkty kontrolne też nie są w jakiejś dużej ilości. Ja się tutaj naprawdę bardzo boję, że ominę jakąś skrzynkę, zwłaszcza, że no, sobie nie mówić. Poziom jest otwarty, a no nie da się go tak dobrze zapamiętać jak pozostałych, prawda? Z tego właśnie względu, że jest to otwarta przestrzeń. No ale będziemy się starać zebrać wszystko. A już prawdziwie duże utrapienie tutaj to jest robienie czasówki. Bo tu też trzeba wiedzieć, w którą stronę, jaką trasą jechać, żeby dobry czas osiągnąć. Dobra. Ledwo udało mi się przeskoczyć te bomby. Tutaj pomiędzy dwoma skrzynkami Nitro muszę przejechać. Albo raczej przelecieć. Dobra. Tu jest punkt kontrolny. Na razie jeszcze poczekam z nim. Patrzcie, tu jak jest sprytnie ustawione. Za skrzynkami Nitro, więc najpierw by przydało się zniszczyć te skrzynki Nitro. Szczerze mówiąc. Muszę pamiętać, żeby tu jeszcze wrócić w razie czego. Znaczy może być ciężko to zrobić. Więc dobra, odblokowujemy sobie punkt kontrolny. Mamy 18 skrzyń. Powiem wam, że ja się tak boję, że tutaj kurczę jakaś skrzynia będzie przeze mnie ominięta, że szok. Patrzę się też pod wodą, czy czegoś nie mam. Mam nadzieję, że już czegoś nie ominąłem. Tutaj mamy jedną. Dobra, i znowu zgarniemy sobie skrzyneczkę obok Nitro. To akurat nie jest jakiś duży problem, tylko muszę być bardziej celny niż teraz. To zdecydowanie. Najważniejsze, żeby mi się za bardzo nie spieszyło, bo naprawdę pośpiech tutaj nie popłaca. Zdecydowanie. Możemy tylko później tego żałować. A tu patrzcie, z jednej strony rekin, z pozostałych mamy bomby. Nie ma lekko, co?
Dobra, dwie kolejne skrzynki i kurde, bałem się, że trafię na tą bombę, ale udało się ją wyminąć. Super. Teraz jedziemy tędy. Okej. No ja naprawdę już się obawiam, co to tutaj będzie na czasówkach. A już zwłaszcza, gdybym właśnie chciał robić platynowy relikt, to już w ogóle tutaj trzeba idealnie to przejść. No ale skupię się na złotym, tak jak już wcześniej mówiłem. Dobra, teraz chyba wezmę ten checkpoint. Ze złotym pewnie też będzie problem, tak naprawdę, zobaczymy. Mniejszy lub większy, ale jednak. Kurde, gdzie jest ta skrzynka? O, mamy. Mamy skrzynkę pod wodą, widzicie? I żeby ją właśnie zdobyć, to ja przy wyskoczeniu muszę trzymać gałkę analogową do przodu. Nawet teraz wam na przykład pokażę. Widzicie? Koko się tak wychyliła i wpadła pod wodę rzeczywiście. Więc dokładnie to samo muszę zrobić również tutaj. Wydaje mi się, że była tylko jedna ta skrzynka pod wodą, chociaż może niekoniecznie, zobaczymy. Dobra, zgarnąłem ją. Kolejne mamy tutaj i super, bo jest ten... ta skrzynka z wykrzyknikiem jeszcze. Teraz ostrożnie. Nie wierzę, wpadłem na nitro. Kurde. Ajajaj, Koko, jaka zła. Ale czekajcie, czy ja tutaj przypadkiem akurat nie rozbiłem tego checkpointu? Właśnie niedawno rozbiłem chyba, więc nie straciłem dużo, teoretycznie. Tak naprawdę tutaj jedynie chyba te skrzyneczki. Bo po tej stronie wszystko jest przecież dokładnie zebrane. W takim razie popłynę tutaj najpierw. Teraz, żeby za bardzo w prawo nie polecieć właśnie, no. O, proszę. Teraz wszystkie nitro są zniszczone i ja teraz za pamięci od razu wrócę tam, gdzie zostawiłem tą jedną skrzynkę obok nitro. Wprawdzie ona być może została wysadzona od razu, ale lepiej nie ryzykować, co? O, oczywiście, że nie została wysadzona. Nadal tutaj jest. Mam nadzieję, że przeskoczę te bomby, co? No, niekoniecznie bym je przeskoczył. Wpadłbym prosto na nie. Więc dobrze, że jednak to ominąłem. Ale zostało jeszcze 19 skrzyń. I nie widzę żadnej na horyzoncie tutaj, więc kurczę... mam nadzieję, że nie pominąłem żadnej. Jedziemy w takim razie teraz do tamtych, gdzie już wcześniej przed checkpointem je rozbiłem. Ewentualnie jeszcze zajmijmy się tymi dwoma tutaj. Trzeba uważać też z tymi bombami. Dobra, udało się. I zgarniemy sobie właśnie te tutaj. Dobra, ta pod wodą zniszczona. Jeszcze 14 ogólnie zostało. Aj, niezbyt prosto wjechałem i dlatego oczywiście ominąłem, więc jeszcze raz. Od razu lepiej. I okej, tutaj nie zostawiłem żadnej, czy nie? Jednak zostawiłem, widzicie? Trzeba uważać. I z powrotem 99 żyć. Jeszcze 9 skrzyneczek. Tu już chyba żadnej nie ma, prawda? Tu jest kolejna. To jak się wam podoba taki etap, bardziej właśnie otwarty w tej grze? Te pierwsze części Crasha zdecydowanie nas przyzwyczaiły do bardziej liniowej rozgrywki. Mamy tutaj właśnie takie etapy głównie, które no nie wykraczają jakoś bardzo poza schemat pod tym względem, że nie dają nam jakiejś dużej swobody. Później Crash Twinsanity był taką częścią na PlayStation 2, oczywiście już od zupełnie innych twórców, która właśnie poszła bardziej w kierunku otwartych etapów, co nie każdemu się podobało. Dla mnie się najbardziej, najlepiej gra, najbardziej mi się kojarzy Crash z tymi liniowymi etapami, bo to jest to, jak tą grę stworzyło studio Naughty Dog za pierwszym razem. No ale tutaj Hot Coco jako właśnie poziom taki dla urozmaicenia, gdzie mamy nieco bardziej otwarty teren, no jest niezłą ciekawostką. Kiedyś może zanim nie przepadałem, teraz nie mam już takich jakichś negatywnych odczuć. Zresztą
nie mówię, że miałem negatywne odczucia, to jest też za dużo powiedziane, ale po prostu zawsze jak kiedyś grałem i wiedziałem, że mnie czeka jeszcze tutaj ten etap, to wiedziałem, że tutaj kurczę trzeba będzie bardzo uważać, żeby nie ominąć właśnie jakiejś skrzynki. Ale teraz chyba poszło dobrze. Jednak patrzcie, mamy wszystkie skrzynie, więc uda się to zrobić. A powiem wam właśnie szczerze, że się obawiałem tego, że jednak będę musiał tutaj szukać jakiejś jednej skrzynki, która będzie ukryta. Ale proszę bardzo, mamy klejnot i kończymy ten etap. Tutaj podobnie jak w przypadku poziomu Aegyptus Rex, taki tutaj, w ogóle dostałem, widzę, trofeum. I to nawet dwa, co ciekawe. Za zgromadzenie kolejnych... A no tak, bo tutaj zgarnąłem sobie po pierwsze wszystkie klejnoty, znaczy 42 klejnoty, to jest jedno trofeum, a drugie jest za to, żeby zgarnąć chyba wszystkie klejnoty w ukrytym Warpoomie, co jest trochę tutaj dziwne, bo gra mi chyba policzyła, że te dwa klejnoty, które zdobyłem w ukrytych poziomach, to że zdobyłem je właśnie w ukrytym Warpoomie. No ale dobra, mniejsza z tym, bo tak naprawdę zostały tutaj właśnie dwa klejnociki w poziomie 30, ale jak widzicie są trzy. Ale trzeci to zgarniemy sobie na koniec tak naprawdę, jeszcze zobaczycie w jaki sposób. I tutaj słuchajcie, właśnie mamy te dwa klejnoty, ale teraz za pierwszym razem zgarniemy sobie tylko jeden. No i to jest coś nowego w tej serii, bo mamy tutaj do czynienia z wyścigami samolotów i oczywiście wcześniej już mieliśmy okazję w trzecim Crashu pokierować samolotem, ale właściwie po to, żeby eliminować jakieś sterowce, jakieś bombowce. Tutaj jednak musimy przelatywać przez takie obręcze i w miarę możliwości wygrać wyścig, za co też dostaniemy pierwszy z dwóch klejnotów. Drugi klejnot jest oczywiście za to, żeby zgarnąć wszystkie skrzynki, aczkolwiek ja tym drugim klejnotem zajmę się dopiero w ostatnim odcinku, jak będę też robił wszystkie relikty. Na razie skupiam się na tym, żeby przelatywać przez obręcze i dodatkowo warto dodać, że jak robię beczkę przelatując przez obręcze, robię ją wciskając X, to wtedy też przyspieszam i to oczywiście należy wykorzystywać, żeby móc dogonić pozostałych. Tylko warto pamiętać, żeby też nie przyspieszać za mocno, bo wtedy możemy się nie wyrobić na zakrętach, a tego też przecież nie chcemy. Tak więc spróbuję tutaj dolecieć już do mety. No i udało się. Tak więc tak jak mówiłem, w nagrodę za pierwsze miejsce dostajemy klejnot, a drugim właśnie zajmę się w ostatnim odcinku, kiedy to będziemy już przechodzić ostatnie poziomy na czas. No bo tak naprawdę właśnie tylko czasówki mi pozostały. Tu jak widzicie jeszcze dwóch klejnotów brakuje, właśnie zgarnę je w ostatnim materiale. Jest 98% gry, więc żeby zdobyć 105%, to co powiedziałem przed chwilą trzeba jeszcze zaliczyć. Więc ja was zapraszam na te nadchodzące odcinki, w których zobaczycie właśnie poziomy ukończone na złote relikty. No a w ostatnim odcinku zobaczycie też ostateczne, takie najpełniejsze zakończenie całej trylogii Crasha Bandicoota, więc ja wam teraz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zaprezentowane dzisiaj poziomy wam się spodobały. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie są wasze wrażenia i zostawcie kciuka w górę, jeśli rzeczywiście wam się podobało. No i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!